Następne pytanie właśnie, tutaj Justynka do mnie napisała i przy okazji to zastosowałam też w procesie, bo było takie pytanie, żebym pokazała, jak modlitwą prosić. I jest brak często zrozumienia właśnie, że, bo modlitwą, chodziło tutaj w tym pytaniu o to, że modlitwą wkładamy intencje, jako intencję, tak, że prosimy o uzdrowienie na przykład jakiegoś chorego miejsca, czyli ogniskujemy się na jakimś braku, na jakiejś dysfunkcji, na czymś, co jest nieharmoniczne. I pytanie było takie, że jeżeli się na tym ogniskujemy prosząc, to wtedy to tworzymy. No nie, kochani, jest różnica bardzo duża, dlatego że kiedy się nieświadomie na tym koncentrujemy, a nieświadomie bez, czyli bez obecności Boga, wtedy to tworzysz, bo tym wibrujesz, na czym się koncentrujesz i to manifestujesz. Czyli jeżeli się koncentrujemy na problemie, to go tworzymy. Koncentrujemy się na braku, to tworzymy brak. Ale jeżeli nie ma w tym świadomości, nie ma światła, natomiast kiedy jest obecność Boga i to, co pokazałam, dlatego specjalnie ja przeciągnęłam to pytanie przez doświadczenie, kiedy wkładam w Twoje święte oblicze mój problem, z którym się zmagam, z którym sobie nie daję rady, nie daję rady. I Tobie oddaję, Ciebie proszę i ogniskuję się nie na tym, ja to dałam, ale ogniskuję się na Tobie i trwam z tym w Tobie. To jest ogromna różnica. Dlaczego? Bo dziękczynność w Tobie się robi automatyczna i to są te piękne słowa, które przytoczyłam i dziękuję za nie, że mi Justynko je napisałaś, bo ja nie znałam tych słów Jezusa. One są piękne, magiczne, cała prawda przez nie przemawia. Zobaczcie, proś sercem i bądź otoczony w odpowiedzi. No to jest po prostu niesamowite. No ja osobiście uważam, że Jezus był geniuszem, jest geniuszem, dlatego że on cały czas żyje. Jest geniuszem, jego metafora to jest takie w punkt, zawsze takie w punkt. To jest po prostu niesamowite, od razu się to sercem odczytuje. Czyli proś sercem, czyli jestem w sercu i kiedy jestem w sercu z Bogiem, to nie tworzę problemu. Ja ten problem przynoszę i on się rozpuszcza, czyli trwam w odpowiedzi. Bo światło w Boga po prostu z automatu uzdrawia, dlatego że każdy problem jest ciemnością, brakiem światła i jego świecenie, jego oblicze, po prostu ten problem znika. W jego obliczu ten problem po prostu znika. I żeby to weszło, to światło do samego korzenia problemu, czyli lęku, bo wszystkie problemy są z lęku, a lęk jest oderwaniem od Ciebie, ukochany, i życie, przeżywanie życia samodzielnie w iluzji i wtedy ten lęk oderwania coraz bardziej mi dokucza, więc kiedy jestem w Twojej obecności, ja nie muszę się zastanawiać, jak ja mam to uzdrowić, a czy to się uzdrowi, a jak to się dzieje, a czy na pewno, to jest dalej ciemność, umysł, który próbuje coś zrozumieć i z siebie wiedzieć, zauważam to, odsuwam i tak jak wspomniałam, trzymam się przyczyny, a przyczyną jest światło, czyli harmonia, zdrowie, czyli moje ciało świetliste, które jest ustanowione, które jest tym pierwotnym wzorcem, którym Stwórca stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. I w tym trwam. I to trwanie decyduje o tym, o uzdrowieniu. Tylko trwanie decyduje o uzdrowieniu. Natomiast no tutaj często ludzie polegają, dlatego kiedy nie widzą, a nie widzą z poziomu ego jeszcze skutku i się nad tym skutkiem zastanawiają, rozklimiają, wchodzą w energię skutku, czyli z powrotem zasilają problem. Dlatego ogniskowanie się na Bogu jest najkrótszą i najwyższą ścieżką naszej ewolucji, żeby wyjść z umysłu, wyjść z ego i osadzać się stabilnie w tym, w tej przestrzeni, w tym wymiarze i żyć z pozycji radości, bo o nic się już nie musisz martwić. Jedyne Twoje zmartwienie jest takie, żeby pilnować, zauważać, kiedy nie ma obecności Stwórcy. To jest jedyny problem, jedyny.
Nad niczym innym nie musimy się zastanawiać, dlatego że z tej pozycji życie jest magią. Dlatego że cokolwiek, w jakiekolwiek przestrzeń wchodzisz swojego życia i kiedy tu umiesz świecić, bo pilnujesz, a świecisz, bo pilnujesz obecności, to ścieżka życia, która się przed tobą rozkłada, zawsze jest dobra. Wszystko tobie służy. I to masz odkryć. Ten wymiar masz sobie odkryć, że życie jest piękne i magiczne i że czynisz cuda w sposób naturalny i bez żadnego wysiłku. I to jest ta fizyka, której jeszcze naukowcy zewnętrznego świata nie znają. My jeszcze jej nie znamy, bo ta fizyka dopiero się nałoży na tej planecie. Ta fizyka będzie się nazywała fizyka świadomości. Już teraz naukowcy zaczynają odkrywać, że to świadomość wpływa na materię, bo wpływa na energię, bo wpływa na elektron, więc ta fizyka, te prawa dopiero się będą rozwijać na tej planecie, ale w wyniku podniesionej świadomości ludzkości, czyli nas, kochani. I my nie musimy czekać na całą resztę, reszta nie jest ważna. Ważna jest obecność Boga we mnie i mnie nic więcej nie interesuje. Bo zaczynasz rozumieć, że w tej obecności wszystko pochodzi z tego pola, którym jesteś, którym jest twoje serce. To jest ważne, żeby zrozumieć, bo wtedy macie nieustannie przepływające szczęście w sobie. A to jest konkretna energia, która jest miłością, która musi być w przepływie. Miłość nie toleruje zastoju, bo kiedy jest zastój, czyli ego, to wtedy energia się zaczyna piętrzyć, zaczyna się robić konflikt. To już tak od strony takiej fizyki energii, że tak powiem. Czyli przepływ, a przepływ to jest poddanie, a poddanie to jest słuchanie, nic nie wiedzenie i wtedy wychodzenie z umysłu, z tego świata. Kochani, to co? Pięknie dziękuję za goszczenie w mojej przestrzeni i świećmy, kochajmy naszego Boga, bo mamy wspaniałego Boga, wspaniałego, który jest naszym przyjacielem, szefem, jest wszystkim i nic innego poza tym jedynym autorytetem nie ma już żadnego znaczenia. Pięknie dziękuję.